Witam Was serdecznie. Dzisiaj przystąpię ponownie do drugiej próby naprawy koła. Pierwsza próba nie powiodła się z tego względu, że to koło nadal latało. No i nie zostały wsadzone oryginalne kulki, lecz kulki z miękkiej stali, które po przejechaniu 20 km zmieniły się w wiórki. Mam nadzieję, że ten bęben koła i ośka nie ucierpiały jakoś zbytnio. Przy tym nie wiem, jak to teraz wygląda po tych 20 km. Chcę to rozkręcić i naprawić tak, jak powinno być. Kupiłem oczywiście oryginalne kulki tego rozmiaru, co i tamte oryginalne, ale także kupiłem klucz, ponieważ te kulki rozsypały się z jednej strony, ze strony zębatki. Jest wielki problem, żeby tam dostać się, żeby to zobaczyć, wyczyścić, obejrzeć, jak to wygląda wszystko pod tą zębatką, ponieważ trzeba by było to rozkręcić. No i sądziłem, że to jest kaseta, tak jak pisaliście nawet w komentarzach, że jest to kasetka i tą kasetę trzeba rozkręcić. Niestety okazało się, że to chyba dobrze, bo klucz do kasety kosztuje 36 zł, ale okazało się, że u mnie w rowerze to nie jest kaseta, a jest to wolnobieg. Klucz do wolnobiegu kosztuje tylko 10 zł. I taki klucz postanowiłem sobie kupić, bo może jeszcze w życiu się może przydać. Jak nie mi, to komuś zawsze mogę pożyczyć, żeby nie musiał go kupować. Do ściągania wolnobiegu jest klucz. Mam dobry tawot, prawdziwy, taki gęsty smar. Mam kulki w dużych ilościach. Oryginalne, stalowe, mocne kulki. Wyciągnięte z wianka, co nie? Także mam wszystko. Biorę, wymontowuję koło, ale dzisiaj jest 26 stopni, o tej godzinie jest 26 stopni Celsjusza na dworze, jest gorączka i nie mam zamiaru siedzieć w tej dusznej szopie. Bardziej mam zamiar właśnie wyjść sobie na dwór i zrobić to na podwórku, na świeżym powietrzu. Także biorę potrzebne mi klucze, narzędzia, ściągam koło w rowerze i biorę się za ściągnięcie tego wolnobiegu i tego wszystkiego. I zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle, co nie? Jesteśmy na podwórku, to chciałem pokazać moje warzywnia, które robiłem z kontrłat i z gołowukliny. Ziemia i mamy schodzące już ładnie rzodkiewki. Koperek. Tu kwiatki i Tosiek. Tosiek gdzieś się pod rzęsą schował. Cieplutko ma na termometrze. Dosyć ciepło, ale nie za ciepło. Taka temperatura odpowiada żółwiowi. Gdy jest za zimno, to ma podgrzewaną. No to jest kolejny ogródeczek. Są dwa. Tam powstanie jeszcze trzeci. Pod tym już jest materiał na niego przygotowany. Tam będą ogórki, pomidory. Warzywka, także taki warzywniak. Warzywniak w mieście można nazwać.
No i teraz chwila prawdy, ponieważ koło zostało założone. Skręciłem wszystko, już zmontowałem na stałe. I co? No i pytanie, czy te koło lata? Kurde, jak to sprawdzić? Ruszać kołem. Powiem wam, że nawet najmniejszego drgania nie ma. Zaraz zobaczymy. Jakoś ciszej chodzi. Jak widzicie, ta zębatka nadal robi takie delikatne jajko. Nie idzie oryginalnie okrągło. Mam nadzieję, że... No ale nie lata przynajmniej te koło. Bo te koło latało, te kulki wypadały. A teraz jest to idealnie równo. Mam nadzieję, że jutro pojadę do pracy pierwszy dzień, pierwszy kurs i jutro się okaże, jak podczas jazdy to wygląda. Ale moim zdaniem wygląda to świetnie. Nastał ten czas w moim życiu, że udało mi się zrobić rower. To by było coś, no. Słoneczny, piękny dzień. Muszę żegnać się z wami. Uciekam trochę podpoczywać, zmontować jakiś film. Bo troszkę już się ich tutaj nagrało na tym kanale. Na tamtym jest mniej. No niestety. Tylko weekendy są i to nie wszystkie są takie, że można wyjść. No trudno. Może w przyszłości będzie lepiej. Jak na razie jest tak. No nic, widzimy się niebawem. Ja zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Strzała!